Fundacja działa od 2019 roku. Zajmuje się działalnością związaną z promocją kultury, historii i wszelkiego rodzaju talentów. Jak tutaj słyszymy, za plecami trwają warsztaty z uzdolnioną młodzieżą z gminy Jabłonnej. Dziś w Jabłonnie w GCK brałem udział w warsztatach muzycznych. Ćwiczyłem utwór Hallelujah z panią Kaori. Bardzo mi się podobało. Pan Ruben też wytłumaczył mi bardzo dużo rzeczy o akcencie, jak grać, żeby muzyka najlepiej trafiła do publiczności. Dotychczas najwięcej wydarzeń, które realizowaliśmy, były na terenie województwa dolnośląskiego. Głównie było to Szczawno, Wałbrzych, no i okoliczne miejscowości. Realizowaliśmy również wydarzenia w gminie Pomiechówek. Były tam dwa konkretnie wydarzenia, Dzień Dziecka i Noc Perseidów. Fundacja Wspólna Przestrzeń, poza tym, że tworzy tą wspólną przestrzeń, nie wyklucza tutaj żadnych umiejętności, żadnych talentów i przy każdym działaniu, jakie dotychczas realizowaliśmy, zawsze podkreślaliśmy duże znaczenie udziału młodzieży. Dzieci, młodzieży, promujemy te talenty, więc stąd też idea zorganizowania warsztatów, które tam Państwo w tle słyszycie, próby młodych twórców. Zaczęło się to właściwie od twórczości Anny Czachorowskiej, od takich prywatnych spotkań, jeżeli to tak można nazwać, i twórczości i wierszy, które zostały wydrukowane i przetłumaczone na język hiszpański, podarowane akurat Jonathanowi Cano, Rubenowi Beretta Bueno. Oni tak się zachwycili tymi wierszami, że postanowili powiedzieć, że te wiersze do nich śpiewają. No i postanowili skomponować, konkretnie Ruben Beretta skomponował muzykę do 7 wybranych wierszy Anny Czachorowskiej. A później była rozmowa z panem wójtem gminy Jabłonna i wszystko się potoczyło bardzo szybko.